Trzecia gala, 3 razy większy obiekt, 3 razy więcej widzów, 3 razy lepsze walki i 3 razy więcej emocji. Jesteśmy młodą federacją, która już na 3. edycji postanowiła wyjść na szerokie wody i postanowiliśmy przejąć Atlas Arenę. Hasan, niesamowite umiejętności strójkowe kontra Wiewiór, bardzo dobre umiejętności parterowe, które zaprezentował na gali koszalińskiej w walce z Michałem Handke. Nick początkowo miał zawalczyć z Łukaszem Langowskim, nie dojść do tej walki, a jego dywalem zostanie Body Christ. Kompletnie nie wiem, czego spodziewać się po walce obu panów. Obaj panowie raczej nie żywią do siebie żadnej urazy, aczkolwiek Krycha, który nie mógł zawalczyć na gali Fame MMA 2, na pewno będzie chciał dać z siebie wszystko, ponieważ wielu ludzi w niego wierzy. 30 marca Don Cassio miał zmierzyć się z Dawidem Ambrosiakiem. Niestety, kontuzja wyeliminowała Ambrosa z walki. Adrian jest głodny kolejnych wyzwań i przyjął propozycję walki na ostatni moment. Taka postawa zasługuje na szacunek fanów. Na pewno podczas tej walki oktagon zapłonie. Oboje mają sobie coś do udowodnienia. Już nieraz zmierzyli się na innej płaszczyźnie. Tym razem jednak chłopaki spotkają się w oktagonie i już nie słowa, a czyny dowiodą tego, kto jest lepszy. Taxi Złotowa przygotowuje się z całych sił do walki i jestem pewien, że będzie odznał kontrę na Luja. A bonus? Bonus jest bohaterem, na którego nie zasługujemy. Po raz pierwszy w historii długo wyczekiwana walka kobiet na gali Fame MMA. Obie panie są debiutantkami, jeżeli chodzi o sporty walki. Kompletnie nie wiem, czego się po nich spodziewać, ale wiem jedno. Esmeralda mocno rzuca. Moja głowa poczuła. Charakter, technika, stanie oko w oko. Z siłą, agresją i nieprzewidywalnością. Zobaczymy, co wygra. Walka wieczoru. DJ Palaside kontra Isamu. Według naszych rankingów Isamu był najbardziej wyczekiwaną osobą, którą chcielibyście zobaczyć w oktagonie. Chcieliście Isamu? Zobaczcie Isamu. Ja mogę jedynie dodać od siebie, że ta walka przejdzie do historii.